Dzień dobry, moje drogie barany. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na październik, słuchajcie. A jak wiecie, bo już może oglądaliście inne moje filmy na październik, dwie talie są w tym miesiącu, w sensie na miesiąc październikowy, dlatego że jedną talią sprawdzamy sprawy uczuć i miłości, drugą talią sprawdzamy kwestie zawodowe, finansowe, domowe, wszystkie inne. Film rozszerzony na październik to jest... szanse i zagrożenia, które pojawiają się na YouTube odnośnie Waszych relacji i Waszych spraw finansowych, tak? Więc to będę sprawdzać dogłębnie i badać. A teraz już bez zbędnej zwłoki przechodzę do rzeczy i zapraszam do słuchania. Uwaga. Sześć kielichów. No może... Pięć buław. Słuchajcie, część z Was może czeka na przeprosiny od kogoś, albo musi kogoś przeprosić, albo szczerze mówiąc, przeprosicie kogoś, ale dalej gdzieś tam jakiegoś rodzaju pewnego takie... jak to powiedzieć... nieporozumienia, chaos będzie się ciągnął. Wy tutaj jakby prezentujecie się w energii osoby, która powinna w jakimś znaczeniu skupić się na sobie, na swoich przyjemnościach, tak? Dziewięć monet jest energią osoby, która korzysta z życia, korzysta z wypracowanych zasobów, tak? Nagradzając się w ten czy w inny sposób, dla każdego coś innego, zależy co sprawia Wam przyjemność. Dziewięć monet jest tak zwaną kartą zadowolonego z siebie singla, więc jeśli są jakieś relacje, jeśli są jakieś sytuacje, które nie do końca Wam odpowiadają, tak bym powiedziała, że nie wiecie do końca, co z tym zrobić i jak z tym jakby, jak się zachowywać w tej sytuacji, tak powiem, albo po prostu czujecie w jakimś znaczeniu obciążenie takie, że dziwne rzeczy się dzieją, no to bycie miłym, uprzejmym jest najlepszym wyjściem z tej sytuacji. O tym mówi między innymi szóstka kielichów. No, sześć kielichów w ogóle też mówi o takiej melancholijnej, przepraszam, rozpamiętywaniu przeszłości, przeszłych relacji, tęsknocie za kimś. Tęsknocie, która rani Wam duszę de facto, tak? To jest taka energia niestety. Natomiast szczerze mówiąc, te dwie tutaj jakby karty mówią, słuchaj drogi baranie, skoncentruj się na sobie, bądź najlepszą wersją siebie, unikaj chaosu, unikaj takiej rywalizacji w miłości, która nie jest konstruktywna. No dobra. Drugi tydzień mniej więcej to jest już jakby moim zdaniem bardziej sprecyzowanie tego, co tutaj może było niejasne, co tutaj powodowało, że byliście czymś rozczarowani lub po prostu nie było wiadomo do końca, o co chodzi i to było rozczarowujące. Może Wy nie byliście do końca pewni też, tak? Jakby, no jeśli nie jesteśmy czegoś pewni, no to jasne jest, że staramy się poszukać gdzieś tam tej mądrości, wiedzy w sobie. Dwie buławy mówią o tym, żeby, słuchajcie, no podejmować tylko te decyzje, które ewidentnie sprawiają Wam radość, są z Wami spójne, które powodują, że się nakręcacie w sposób pozytywny taki do życia. Zobaczcie, on patrzy, w ręce ma kulę ziemską małą i patrzy na sprawy z szerszej perspektywy, jak dla mnie, tak? On patrzy globalnie na jakieś historie, więc chyba chodzi o to, żeby to była relacja, która w długim okresie może przynieść nam satysfakcję. Jeśli wychodzicie z jakiejś trudnej sytuacji, takiego chaosu, nieporozumień, konfliktu, no to w drugim tygodniu uważam, że ustąpią jakieś blokady, nastąpi jakieś uzdrowienie w Was, nastąpią jakiegoś rodzaju blokady, które hamują być może przed daniem i dawaniem i braniem no, miłości w rozumieniu takim bezwarunkowym, powiedziałabym, tak? Pojawia się energia Królowej Mieczy i to może być Wasza energia, bądź też osoby, z którą macie do czynienia, bardzo konkretnej, bardzo rzeczowej,
ceniącej sobie prawdę, doświadczonej w życiu bystrej, ciężko jest tą osobę gdzieś tam wyprowadzić na manowce, jak to się mawia. Jeśli to jest Wasza energia, to w sposób dyplomatyczny i bardzo zrównoważony jednak, powiedziałabym, pod względem emocjonalnym, należy jeszcze jakiś porządek dodatkowy w swoim otoczeniu zrobić, tak? Po prostu. Tak mi przychodzi do głowy. Co dalej? 10 buław. Zrzucacie z siebie jakieś obciążenie, robiąc ten porządek dla części z Was, czyli jakby mając już jasną wizję, może klarowność jakiejś sytuacji, czyszcząc swoje otoczenie z różnych sytuacji, to nie musi być od razu romantyczne, to mogą być dziwne znajomości, tak, które generalnie jakoś tam nie służyły naszemu najlepszemu dobru, zrzucacie z siebie to obciążenie. To jest 10 buław, to jest coś, co może za długo się ciągnęło, nazbieraliście trochę tego ciężaru i wiecie, ile można to ciągnąć, tak, pod tą górę. Więc po prostu to już jest finish, absolutnie. To jest też dla mnie taka energia, żeby absolutnie wiedzieć, czego się chce i ściągnąć, zrzucić z siebie to, co Wam ciążyło, tak. Uważajcie na rycerza mieczy, bo jeśli to nie będziecie Wy, to macie wokół siebie kogoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, kto lubi dramy, afery, jakby no, taki zaczepny styl bycia, powiedziałabym, tak? Więc zwróćcie na to uwagę. Jeszcze muszę tutaj wyciągnąć. Dobra, część z Was możecie też jakby wejść w jakiś konflikt zupełnie niepotrzebnie z Waszym partnerem, z kimś, kto jest Wam bliski, tak? Ale za bardzo, moim zdaniem, zwracał uwagę na swoje potrzeby. Liczyła się tylko jakby liczyło się właściwie tylko to, co ta osoba chce w danym momencie robić, co jest dla niej ważne i tak dalej. I na tym polu mogą wystąpić jakieś nieporozumienia i to Was zmartwi. No, powiem Wam tak, może część z Was może być zupełnie niechcący zdawać sobie z tego sprawę albo nie w takiej sytuacji, słuchajcie, no 2 plus 1 albo nawet 3 plus 1, że jakby jesteście tłem do jakiejś takiej, powiedzmy sobie, sytuacji o szerszym aspekcie. Teoretycznie można powiedzieć, że powinniśmy się bawić w tej sytuacji, ale chyba do końca śmiesznie nie jest, co widzę po kartach, więc po prostu zwracajcie uwagę, szukajcie prawdy. O tym mówi Paś Mieczy, ponieważ Paś Mieczy buduje na prawdzie. To jest ta pierwsza myśl taka, to jest chęć do dążenia do tego, żeby poznać prawdę, ok? No i być bardzo asertywnym, stać mocno na ziemi. Jeśli jest coś, w co wierzycie, jeśli jest coś, czego pragniecie, jeśli coś, jest coś, co czujecie, że jest z Wami spójne, jest Wasze i do Was należy, no to trzeba stanąć w obronie tej myśli, tej sytuacji, tej relacji, tak bym powiedziała, ok? Szczerze mówiąc, no jest kilka kart, które pozwalałyby mi wnioskować, że taki chaos w otoczeniu jest waszym. Jest 5 buław, które mówi o po prostu rywalizacji, jakichś, powiedzmy sobie, takich awanturach też w cudzysłowie, konfliktach. I chyba nie ma co się jakby pakować w takie, powiedzmy sobie, w taką drobiazgowość, która do niczego nie prowadzi, oprócz tego, że zabiera nam dobrą energię. Jest rycerz mieczy i tak jak mówię, jeśli to nie jest wasza energia, to jest energia z zewnątrz i to jest ktoś, kto uwielbia dramy, w ten sposób zwraca na siebie uwagę, tak? Ma bardzo cięty język, więc też jakby zwróćcie na to uwagę. Jeśli to jest Wasza energia z kolei, to Wy absolutnie będziecie wiedzieć, jak pozbyć się tych wszystkich jakby obciążających, niepotrzebnych, obciążających Waszą energię, niesłużących niczemu sytuacji. Tak jak mówię, może być jakiś konflikt, jakaś zmiana w relacji z Waszym partnerem lub z osobą Wam bliską i to Was jakoś tam zmartwi, tak? Ale znajdziecie prawdę, będziecie wiedzieć, jak wyjść z tej sytuacji i ta asertywność na końcu, szczerze mówiąc, jest bardzo dobra. Jeszcze mi tak przychodzi do głowy, że może nie dla, jakby to powiedzieć, byliście za mili dla niektórych osób, nie wiem, tak mi przychodzi do głowy, ok? Więc zwróćcie na to, proszę, uwagę. O, rozwaliła mi się bransoletka. No nic, dobra, to później. A teraz.
Moja ulubiona. Kurczę, trochę mi szkoda. No ciekawe, czy da się naprawić. No dobra, jedziemy, przepraszam. Paść kielichów, wielka kreatywność. Super. Kreatywne rozwiązania, kreatywne nowe możliwości. No pomysłów nam nie zabraknie w pracy, słuchajcie. Niezależnie od tego, czym się zajmujecie, jaki zawód wykonujecie. Absolutnie otwarta głowa, tak? Wręcz takie rozmarzenie, które powoduje, że z tych pomysłów, które czasem, jak sobie robimy mapę marzeń, to zapisujemy takie głupoty, no bo wszystko warto zapisać, jakby jakby robimy sobie mapę marzeń. Natomiast później wybieracie już to, co jest takie racjonalne i najbardziej gdzieś tam możliwe do zrealizowania. Bardzo fajne. Okej. Ja absolutnie jakby nie jestem tu, żeby Was straszyć, natomiast ktoś z Waszego zespołu, ktoś z kim współpracujecie, może Was rozczarować swoją postawą, więc jakby bądźcie przygotowani. Może się okazać, że ma trochę inne wartości w tym, co robi, niż Wy. Kierują go inne motywy, jest nakręcany innymi motywami, więc to Was może troszeczkę rozczarować. Generalnie też to, co tutaj jest ważne, bo uważam, że dużo będzie historii jednocześnie się działo, żeby równowagę w tym wszystkim zachować, mimo wszystko, tak? Żeby łapać też taki spokój i chill, pomimo tego, że wiele rzeczy jednocześnie na przykład prowadzimy. Cesarz, no jesteście w swojej energii. Okej. No dobra, słuchajcie, no tak jak powiedziałam, w Waszej pracy, w Waszym otoczeniu może być jakaś osoba albo będzie jakaś sytuacja, która Was rozczaruje, zawodowa. I uważam, że będzie to związane z tym, że okaże się, że ktoś miał inne podejście do spraw niż Wy, a udawał kogoś innego, albo miał po prostu inne priorytety niż Wy, a też udawał kogoś innego. Był trochę jakby tam, powiedzmy sobie, taki przebiegły, więc po prostu zwróćcie na to uwagę. Może czuliście już wcześniej, że ktoś kogoś udaje na przykład. Jesteście w swojej własnej energii, obok jest diabeł i to jest bardzo dobre, jeśli chodzi o egzekwowanie kasy, tak to nazwę, spraw finansowych, dlatego że tutaj jakby nie dacie się zwieść pozorom, tak to nazwę, zachowując logikę, strukturę, absolutnie stojąc na straży no jakiś własnych priorytetów w biznesie, czy też w tym, co robicie. Wykorzystacie sytuację, tak? Postawicie na swoim, ale uważam, że to jest potrzebne, słuchajcie. Tym bardziej, jeśli tak się zdarzyło, że i w pracy byliście dla kogoś nazbyt nie chodzi o to, żeby nie być serdecznym dla ludzi, ale chodzi o to, że ja tutaj taką czuję sytuację, w której jakby ktoś przekracza jakieś granice takiego, powiedzmy sobie, takiej zdrowej współpracy, tak? I trzeba trochę stanąć gdzieś tam twardo na ziemi i jakby tę sytuację opanować i odsunąć się od tego wszystkiego, co czujecie, że jest dla Was zawodowo, finansowo ryzykowne. Tak? Sześć mieczy. Sześć mieczy mówi też, że po prostu odsuwamy się od relacji tutaj zawodowych, tak? Od sytuacji w pracy, w biznesie, które okazały się być właśnie rozczarowujące, tak? Krótko mówiąc. Jeśli do Was przyjdzie ktoś nieoczekiwanie z jakąś propozycją pracowo-finansową, to bardzo fajnie. Ja zawsze lubię w energii karty diabeł właśnie, jak pojawiają się takie niespodziewane możliwości. Ale zobaczcie, zaraz później pojawia się pięć mieczy. I tak to jest właśnie z energią karty diabeł, że to jest fajne i bardzo nas to gdzieś tam inspiruje i chęć do tego, że chęci. Zachęca do tego, żeby skorzystać z tej oferty, natomiast trzeba będzie wybronić jakąś, postawić na swoim, czyli coś jest tutaj jakby nie do końca prezentowane tak, znaczy sprawy nie wyglądają tak, jak są Wam prezentowane, więc po prostu zwróćcie na to uwagę. A dobra, jeśli chodzi o kwestie miłosne, rada dla Was to 7 monet, żeby spokojnie zaczekać, tak?
jakieś sprawy może się same rozstrzygną, zachowywać spokój też. 7 monet, jeśli chodzi o relacje, to są relacje długookresowe, takie, do których zachowujemy dużo cierpliwości, więc może dla kogoś to będzie jakaś wiadomość. A jeśli chodzi, zobaczcie, o pracę, jest 8 kielichów, a pójście w stronę nowego, nie wiem, po prostu. Może faktycznie macie w pracy, w domu też, ale no raczej no wiecie, w takim życiu codziennym, namacalnym macie jakąś relację, którą już po prostu trzeba zostawić za sobą, tak? Bo tam już jakby ta współpraca jest tak jakby kontynuowana z nadania, a de facto może jakieś raczej uzależnienie energetyczne, ale nie ma tam świeżej wody, czyli nie ma świeżych pomysłów, nie ma jakby tego świeżego przepływu, czyli trzeba iść w stronę nowego, to też jest dla Was taka informacja. Łapać te nowe możliwości, łapać te nowe pomysły. Dobra, bardzo Wam dziękuję, moi drodzy. Uważajcie na siebie, bardzo proszę. I oczywiście, kto jest zainteresowany, to zapraszam do wersji rozszerzonej. Będziemy wszystko sprawdzać. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Cześć, pa!